Moi drodzy, w ten piękny zimowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Nowy tydzień, nowa przygoda, a to oznacza, że już czas na bukowe newsy tygodnia, czyli cotygodniową porcję wiadomości, ciekawostek i ploteczek ze świata literatury. Zaczynamy od mega wiadomości z naszego polskiego podwórka. Łukasz Orbitowski zdobył prestiżową nagrodę Paszportu Polityki 2015 za powieść Inna Dusza. Powiem Wam tak, Inna Dusza pojawi się jeszcze w tym tygodniu na Wielkim Buku i powiem Wam, że jest to powieść rewelacyjna. Olbrzymie gratulacje dla Łukasza Orbitowskiego, to jest naprawdę zasłużona nagroda. A teraz czas na filmowe ciekawostki. Ogłoszono tegoroczne nominacje do Oscara i pośród tegorocznych oscarowych typów jest sporo ekranizacji powieści. Między innymi Marsjanina Andy Weira, którą ogromnie polecam i film także, Zjawy Michaela Paneke, gdzie boski Leo podobno naprawdę daje czadu. A także Pokoju, czyli niesamowicie niepokojącej powieści Emmy Donaghy. Nie ukrywam, że moi tegoroczni faworyci to właśnie Marsjanin i Zjawa. A czy Wy macie już swoich oscarowych ulubieńców? Pozostajemy w temacie ekranizacji. Trwa produkcja filmowej wersji kolejnej części opowieści z Narni, czyli Srebrnego Krzesła. Według twórców będzie to totalny reboot serii. Wszystko nowe, od aktorów po producentów. Mimo wszystko to chyba pasuje, dlatego że wydarzenia ze Srebrnego Krzesła dzieją się, z tego co pamiętam, niemal dekadę po Lwie, Czarownicy i Po Starej Szafie. Ogromnie wyczekuję tej ekranizacji, bo opowieści z Narni uwielbiam. A teraz perełka dla fanów Ani z Zielonego Wzgórza, czyli dla mnie też. Rudowłosa Ania z Avonlea wraca na ekrany telewizorów. CBS szykuje całkowity reboot, a zajmie się nim Moira Welly Beckett, którą znamy między innymi ze scenariuszy do kultowego już Breaking Bad. Zapowiada się przegodnie, dlatego że już scenarzystka zapowiedziała, że będzie trzymać się totalnie literackiego pierwowzoru, a ja czekam na nowego Gilberta! A teraz pyszna wiadomość dla takich love girl jak ja i dla wszystkich graczy. Otóż rusza produkcja gry komputerowej opartej o nowelę H.P. Lovecrafta W górach szaleństwa. Będzie to opowieść o wyprawie na Antarktydę, o wykopaliskach i o mroku, który czai się pod lodem. Czekam bardzo, bardzo i mocno trzymam kciuki za twórców. A na koniec mała zapowiedź nadchodzącej premiery. Już 27 stycznia nadciąga premiera Arystokratki w Ukropie, czyli drugiej części kultowej książki przezabawnej, cudownej, ostatniej arystokratki Ewrzyna Boczka od wydawnictwa Stara Szkoła. Będzie kolejne cudowne szaleństwo, pyszna zabawa i zgadnijcie, kto patronuje powieści? Już nie mogę się doczekać! A co w tym tygodniu na Wielkim Buku? Już jutro absolutnie magiczna Akademia Penny Royal M.A. Larsona, a w piątek Królowy Przeklęci Maurice Druon. A pod koniec tego tygodnia chyba będzie mały unboxing i Inna Dusza Łukasza Orbitowskiego. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby zajrzeć jeszcze na bloga i pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, na Facebooku, na Lubimy Czytać, na Goodreads. A my, moi drodzy, widzimy się już jutro. Do zobaczenia, pa pa!